Jeden fałszywy ruch i strzelę. Chwila, dobra, dobra, nic nie robię, nic nie robię, nic nie robię. Żeby nie było, nie mamy jeszcze kurwa kesu, ale mam zajebisty pomysł, jak możemy kurwa oboje zarobić. Co by na to? Gotówka. Gotówka, słuchajcie. Dobra, ewentualnie przelew. Słuchajcie kurwa, słuchajcie. Potrzebuję karawanu od was. Karawanu, słuchaj. Ale to naprawdę, posłuchajcie, dajcie mi dokończyć kurwa. Potrzebuję karawanu i sprzętu kurwa do nagrobków. Naprawdę, dobra, ale dobra, nie ma problemu. Możemy się umówić na wynajem, ale na początku kwit za pogrzeb. Znaczy nie za pogrzeb, tylko za kremację. Spokojnie, spokojnie. Jestem spokojny, spokojnie. Chcesz jedną cmentarną zostać? Będziesz wykopywał sobie zwłoki? Nie, co ja? Zabierą złoto z nich? Nie, no gdzie kurwa kradziesz zwłok, szczątków ludzkich, bez przesady, no nigdy bym się tego nie dopuścił. Potrzebuję tylko karawan. A po co ci karawan i sprzęt? No właśnie. Chyba jedno sensowne wytłumaczenie. Jasne. Mój wujek kiedyś prowadził zakład pogrzebowy pod tytułem Koperek. Koperek, o! Zawsze chciałem kurwa być jak wujek i chciałbym chociaż być kurwa na jeden dzień wujkiem. Proszę, No dobra, no mówię ci, możemy spisać umowę wynajmu, nie ma najmniejszego problemu, ale wydaje mi się, że to dopiero potem, jak załatwimy sprawę z paleniem. Na spokojnie! Żeby ją skończyć, potrzebuję 5 tysięcy. No, w sumie nie, 5,5, no bo jeszcze koszty renowacji tutaj karawanu, który, no, zdarzyło ci się... Podpierdolić oraz lekko... Rozpierdolić. Chciałem bardzo zarysować, ale... Ale gdzie podpierdolić i gdzie rozpierdolić, no? To wszystko to była moja matka. A my karawan! To nie twoja matka, w środku była ona. Co duch stary w ciebie wstąpił nagle? Wyrocznia Smith w niego wstąpiła. No. Słuchajcie, dobra. Ja wam się skomuję na 100% te 5,5 kłania. Nie ma na żadnego problemu, bo to nie jest chuja, nie pieniądz. Tylko bardziej zastanawia mnie, cholera jasna, jeszcze jedna kwestia tych, tego towaru. Jak wygląda sytuacja z tym towarem, co? Ja nie wiem, to tam ktoś inny załatwił. On się z sobą się kontaktował, z tego co wiem. Ze mną się kontaktował? No tam. Ale to on ode mnie kupił towar. To nie ten, inny. Aha. A jest może ta osoba tutaj w mieście teraz aktualnie? On chyba w góry pojechał, wiesz? Dobra, to do której dzisiaj macie otwarty ten biznes? Ja dzisiaj podlecę jeszcze z tymi pieniążkami. Do 23. Dobra, to ja jeszcze będę, jeszcze się zjawię do 23 i podrzucę te pieniądze, tylko mam jeden interes do ubicia na mieście i wtedy dogadamy się do tego karabanu, co? Panie Diamond, nie ma najmniejszego problemu. My możemy również wypożyczyć panu to auto, nie ma z tym najmniejszego problemu, naprawdę. Wypożyczyć, no nie ma najmniejszego problemu. Ale to dostałem kluczyki? Właśnie, co ja bez kluczyka to nie odpowiem. No tak, jest to wypożyczenie. I tak, spiszemy odpowiednią umowę i następnie będziemy mogli gdzieś tam wypożyczyć pas, tylko... A czy na przykład w wypożyczeniu wchodzi przemalowanie karawanu? Mamy czarny i biały. Ja bym chciał sobie zrobić taki grubo, na przykład czarny ze złotymi falami w dolary. Ale to już koszty ponosisz ty. To po prostu zakresie. Potem musi wrócić do takiego stanu, jaki został wypożyczony. Chyba, że będzie mi się podobać, to wtedy tego. Jasne. Dobra, to ja skomuję na te 5,5 koła i do ciebie odezwę screeni i na pewno ci dobijemy tego targu do końca. Przepraszam za małe zawrócenie głowy, ale wiesz, jak jestem trochę pierdolnięty. Zauważyłem. Tak, musimy zrozumieć, że jestem taki kurwa trochę post depresji, po tym jak moja matka dostała kulę w głowę. Dobra, słuchajcie, to jesteśmy dzisiaj na łączach, idę dobić tego jednego deala i wracam tutaj z pieniążkami i dogadujemy się co do karawanu. Dobra, czyli karawan będziesz wypożyczać na 100%, tak? Tak. Ja muszę przygotować już umowę. Dobra, okej. Okay. Dobra, to jest w kontakcie. Dobra, to w kontakcie, jasne. Dobra, kurwa, wchodzę w to, biorę ten karawan, rozpierdalam groby, biorę kurwa szczotki ludzkie i rozrzucam je po całym mieście. Let's fucking go! Gdzie jest kurwa moje kopyto? Ejo. Yo. Słuchaj, tumika ci nie zdołałem ogarnąć, nie? Dobra, chuj z tym tumikiem, będę... Znaczy nie dla ciebie, to miało być dla kolegi. Dobra, przeżyję. No, jest tek powiększony, ale to w tym bloku nie ma. Moment. Co to za syreny, kurwa? Dobra, wszystko się chyba zgadza, co jest w środku. Zajebiście, dzięki wariantom za pomoc, mam nadzieję, że mogę na was jeszcze liczyć w przyszłości.
Tomasz! O kurwa mać, zawijaj stąd, zawijaj stąd, zawijaj stąd! Kurwa, zawijaj się z tobą, zaraz się pały zjawią, zaraz się spotkamy, zaraz się spotkamy! Ty się odjebało, kurwa! Weźmy kurwa do domu wpuść! Już, właśnie na chałupę, właśnie na chałupę, właśnie na chałupę, właśnie na chałupę! Dawno spróbuj nie trzymać w ręku, kurwa! Stary, mam taki przytom, nie to, że ty nas kurwa gnaj napierdalasz, to stary, te czaduchy są kurwa z brocz. O, oni są z brocz! No ja mam z nimi beef, kurwa! O, stary... Jebane garduchy, kurwa! Słuchaj... Kurwa, bo zacięło mi się podczas ładowania i wyjebało mi pół magazynku! Dobra, wyłaź, nic się nie stanie, chodź. Ej, możesz powtórzyć? To ty nie napierdałeś przed chwilą z jakiejś jebanej maszynówy? No kurwa, wymsknęło mi się, pociągnąłem za smutny przypadek i z ciebie strzeliłem. Aha, myśleliśmy, że jesteś naśpany i strzelałeś kurwa do jakiegoś ducha. Nie, po prostu kurwa, no przyciągnąłem za szybko ten, splułem z gaciek, wyjąłem i wyjebało. Na szczęście nic się nie uniesało. A co na... Czemu stary nie masz zabezpieczonej takiej spróby? No, kurwa, no nie znam się aż tak na strzelaniu kurwa z kopyta, bo... Ty, w ogóle taka sprawa, nie? Bo słyszałem, wiesz może gdzie mogę znaleźć diamentowego chłopca? Bo... Diamentowego nie... chłopca? No tak. Nie wiem, bo ktoś mi o nim opowiadał, że dobry towar sprzedaje, nie? A ja imprezę organizuję. A może i bym znał do niego kontakt, kurwa. Może jednak znam kontakt do diamentowego chłopca, ale to nie jest tak, że ja wam go do niego podam tylko z ręki do ręki, kurwa, mogę wam pomóc, chłopaki. Proszę, tłumacz mi to. Proszę, tłumacz wam to. No, nie rozumiem. No, że jak chcecie, kurwa, trochę to miksu, to musicie, kurwa, dać mi tego kwitu, ja pójdę na kratkę, zapukam do kurwa diamentowego chłopca, a diamentowy chłopiec mi, kurwa, może pomóc, no. On obce mnie pomaga, kurwa. Jest słuchaj, kurwa. Mam coś lepszego. Ja właśnie potrzebuję osobiście spotkać się, nie, bo ja chciałbym autograf. Bo ja chciałbym zostać mam takim dealerem jak on, nie? Co to kurwa jest za słowo? Co ty mi dajesz? Nie, pan stary, prawdziwy skarb. Ja jestem Captain of the Street, kapitan ulicy kurwa of South Central i ja nie znam żadnego diamentowego chłopca od tak, kurwa. To znasz fikuśnego Billa? Fikuśnego Billa nie, ale znam czwórę i dziale. A, tak. Właśnie, kurwa, zapomniałem o czymś. Muszę jechać do meblowego po zegary. To szybko, leć, szybko. Zapomniałem, muszę jechać do meblowego po zegary, kurwa. No leć, szybko. Dobra, trzymaj się. Przekroczysz prędkość, zatrzyma cię policja, zrobisz coś nielegalnego, wszystko ląduje na naszym koncie. Tak. Rozumiesz, bo Romano jest właścicielem tego karawanu. To nie jest nawet na osoby pisane, to jest pisane na firmę. Wszyscy jesteśmy oskarżani. No dobra, ale jakbym wam ogarnął te 10 koła, to ja mogę sobie tym samochodem na parę dni pojeździć, kurwa. A nie tak, że Nie, no w zależności od umowy, jak się dogadamy. 10 tysięcy to jest kaucja. Przypominam, kaucja, czyli coś, co do ciebie wróci. Jeżeli faktycznie będziesz się, nie wiem, wypożyczyć to na 24 godziny, na 48 godzin, na 3 dni, 4 dni, na tydzień, to wszystko dopiero odnośnie kosztów wynajmu będziemy dyskutować. To jest sama kaucja. Jest dodatkowe koszty, nie? No bez jaj. Ale nie, nie ma nigdzie w salonie samochodowym do kupienia tej trumny, wiesz, ale... No trumny... Trumna jest do sprzedania za $500. Ale nie trumny, tylko że karawan nowozu, no. Karanowozu, no? Wydaje mi się, że... Nie wiem, no musiałbym się zapytać do tego, do linii produkcyjnej. Skąd byście robili te samochody, no? Skąd? No. Tak kradliśmy. No. Cholera, no naprawdę... Nie bądź gorszy, też ukradnij. Ale no naprawdę nie, kurwa, no nie... No nie mogę zrozumieć, no! Dałem wam zarobić, cholera jasna! Ale musisz nas zrozumieć, że jeżeli będziesz popełniał tym przestępstwa, wszystko ląduje na żadne przestępstwo, no nie zrobię tym nic, a nic. Dobrze, to podpiszemy. Ostatnio pokazałeś właśnie, jak nic robisz. Podpiszemy akt prawny tutaj notarialny, ty podpiszesz, my podpiszesz pod groźbą kary finansowej i tak możemy się umawiać. Dobra, chuj z tym, dobra, nie było tematu. Dobra, nieważne, trzymajcie się, dzięki za spalenie mojej matki. Jasne, nie ma problemu. Cięcia! Dobra, dawaj, leć po to wszystko, co trzeba. Kup, kurwa, no łopatę, kup parę młotków. Jeszcze. Jakieś tam narzędzia. Jadę. A ja pojadę teraz, słuchaj, jeszcze skołować brykę na robotę. Dobra, gdzieś. Ha! Kurwa, Murek, jestem całkiem wysportowany. Siema. Yo. No tam. Co? No tam. Kapone, one, chodźmy. No, co jest? O, kim jesteś? Stary, mamy sprawę, możesz tam? Da, no przecież proszę, że mogę. No to chodź. Dobra. To chodź tutaj. Chwila, ale co wy kombinujecie? Moment. Dobra, skurwielu, ostatni raz mówię. Do klatki, kurwa, już. Odwracasz się. Panowie, ale ja na robotę miałem jechać, kurwa, nie teraz.
Dawaj! Dawaj, dawaj, już! Odwracaj się! Tu. No spokojnie, na spokojnie, nic się nie stanie. Nagrywaj, szybko. Dobra. Ale co nagrywaj, ja mam! Zakinaj, rej! Skuwaj go. Kurwa. Kurwa, nie mam liny. Szybko trzep go, ktoś go trzepie. Dobra. Ale co? Chwila, moment, panowie, kurwa. Jeden fałszywy ruch i strzelę. Chwila, dobra, nic nie robię. Stary, kurwa, mam pistolet jakiś. Szybko, bierz to. Leroy! Nie, nie zabieraj mi tego, kurwa, mam trupa na tym, rozumiesz? Mam trupa na tym, kurwa! A zaraz ja będę miał trupa na twojej głowie. Przebiję ci ten jebany oczodu. Rozumiesz, Marko, ja... Tak, czujesz do czarnych... Nagrywam to, stary. Telefon ma, kurwa? Co się dzieje? Myślij mi to potem. Co jest grane, kurwa, co ja wam zrobiłem? Chwila, moment! Ale kim on jest, kurwa, już? Kim on jest, że tak, kurwa? Niejaki diamentowy chłopiec. Ja nie jestem żaden diamentowy chłopiec, co jest grane? Jak to nie? Kurwa, o co tu chodzi? Ty jesteś diamentowy chłopiec. Pewien basu mówi inaczej, to może... dobra. Szybko, kładź się. Śmieciu, kładź się. Kopsy jadą. Telefon? Dobra, kopcie go teraz. Ała! Ty kurwa. Ała! Pomocy! Ała! Pomocy! Co się, kurwa, dzieje? Oddawaj kurwo tego gnata! Albo będzie przypomnał ciebie, kurwa, albo będzie przypomnał mnie, czaisz? Kurwa, nie rób, bo wystrzeli, rozumiesz? Pójdziesz kurwa siedzieć, ja mam tutaj chałupę, dawaj go, schowam tego gnata, chcesz kurwa pójść siedzieć, dawaj go kurwa! Nie, odzwij się! Dawaj go kurwa, rozumiesz? Przypał będzie na ciebie, są tu kurwa pały, myśl kurwa, masz 3 sekundy, raz, dwa! Oddaj tego gnata, zmarnuj sobie życie! Ej, dobra, uspokój się! Pomocy! Policja, o mam pistolet! Policja! Stój! Złaź tego! Łapy do góry! Łapy do góry! Posiadaj, pokaż mi kurwa swoje ręce! Weźcie też chmielarza! Pokaż swoje ręce! Pokaż mnie! Na ziemię! Kładziesz się na brzuch! Połóż ręce! Zabezpieczcie postrzeloną osobę! Dobra! To tam zajmijcie się nim! Wracasz tu! Down! Po co? Suspect down! No i po moim gnacie, kurwa, no! Przeszukać go i dawaj go chowaj do radiolki. Dawaj? Kurwa, no dopiero ci go kupiłem! Potrzebuję... Magazynek potrzebuję. Ale ja wiem, o co im poszło, bo pewnie chodzi o towar na mieście. Taka moja kmina, że pewnie rozrzucam towar, kurwa, a oni chcieli mnie po prostu opierdolić z czegoś. Najlepszy ten typ będzie teraz przypał, bo ma kurwa gnata i strzelał do funkcjonariusza. Czy wszystkie osoby zatrzymane są już zabezpieczone? Kurde, on się koła, dla mnie spoko, co będzie siedział. Ty. Przygotowanego, ja jestem przygotowanym. O, to jest kolejny. Poszkodowany, zabezpieczony, zawołałem go do radiolki. Kurwa, jakby ta moja matka widziała, to by się w dupie mam przewracał. Dobra, pakuj go do środka. Jakie to pierdolce można dostać od tych syren. Jak się sobie i tak dłużej popatrzy. Niech jednostki... Powiedz mi, Smithy, parę rzeczy. Co oni tam robili z tobą? Czemu ja jestem dalej zakuty, cholera? No, takie są procedury, no. Nic nie chcę robić, dlatego równie dobrze mogę cię zostawić od tego, ale... Co oni tam robili z tobą? Dobra, gdzie jest kurwa Olesiński z wywiadu? Nie ma go. Słuchajcie, nie chcę upierdolić, tylko po prostu powiedz mi prostą rzecz, co oni tam z tobą robili. Ale wypuść, pozwoli. Dobra, Smithy. Ja mam to w dupie, co ty tam rozprowadzasz? Co oni tam robią z tobą? Mam to po prostu w dupie. I po prostu, co oni tam z tobą robili? No to ci mówię, funkcjonariuszu. Krótka piłka, jestem z wywiadu, więc kurwa dopierdolcie mi ty chuje, bo to prawdopodobnie konkurencja, kurwa. Pewnie się wkurwili, że towar rzuca. Diamond! No przecież ci mówię, jakby jest, no to ty mnie wysłuchaj, cholera jasna. Ale powiedz mi, oni się tam bili, czy co ci robili? Krótko, zwięźlej na temat. Zrobili mi... Czy może cię wydymali? Zrobili mi przekopę, kopali mi w paru chujozy jebane. Wyruchali cię, tak? Kutafony, weszły mi do bramy, dzwonili mi dzwonkiem małolaty, czpuny jebane, które tryby nie mają, kurwa, bo im wyjebało fety i mnie kurwa przekopali, kurwa, pewnie w kredo, czyli towar, i mnie kurwa przekopali, chujozy. A wyruchali cię? Wyruchać nie wyruchali, ale to skala. A chciałbyś, żeby cię wyruchali? Ej, ja mogę...
Weź, telefonu, weź mi od... Dobra, lepiej do nich tych małolatów, bo mnie nie zdenerwuj, kurwa. Tylko ja się ciebie, kurwa, bo mnie kurwy za sobą lepiej... są. I ty mnie też lepiej nie denerwuj. Dobra, ja ci przewinę, jak było dokładnie. Dzisiaj podbili do mnie, kurwa, słucham. I wypytywali się dzisiaj, kurwa, o... Oficerze. A to kto? Tak. Zapraszam na chwilę. Dobra, czekaj tutaj, mu. Kurwa, jaja se robi się, niewinny jestem. Chodźcie tutaj. Głodny jestem w cholerę. Dobra, kurwa, ty, wypuszczaj mnie stąd, bo ja nic nie zrobiłem. Dostałem w pierdol, kurwa, i mnie się tu trzymajcie. Ty trochę milej, to po pierwsze, Diamond. Ja rozumiem, stara recydywa jestem, ale nic teraz nie zrobiłem, no. Widzieliście, że kurwa, muryki nie podniosą na nikogo. Diamond, ja powiedziałem coś, że coś zrobiłeś. No to dlaczego ja tu siedzę? Chcę się ciebie zapytać dokładnie, co tam się stało, krok po kroku. Dlaczego ty się tam znalazłeś, co tam robiłeś, dlaczego oni cię zaczęli lać? Słuchaj, jak przyjdzie Olesiński, to z nim pogadam, kurwa, no co ja ci mam nie, mówić? Nie, w tym momencie gadasz ze mną. A jaką ty rangę masz, kurwa, to, co to jesteś? Oficer pierwszego stopnia. No to z oficerem pierwszego stopnia, to ja nawet, kurwa, szluga nie zajaram. Ja nie będę ci, kurwa, tłumaczę, mówił jakieś, kurwa, rzeczy, co ja robiłem, bo ja nie wiadomo, kurwa, kim ty jesteś. Weź mi normalną osobę, kurwa, od wywiadu, a nie będę, kurwa, z tobą rozmawiał. To nie ci co robili, żeby im dopytali większy wyrok, to takie trudne do zrozumienia? No ale to od razu będzie, że się rozpierdoliłem. Nie wiem, czy ty jesteś odpowiednią osobą do tego, żebym strzelił ci z dupy. Słuchaj, wyszedłem, kurwa, z klatki, bo napierdalali do mnie, ktoś napierdalał do mnie dzwonkiem. Sprawdzałem przez wizjer, nikogo nie widziałem. W końcu wyszedłem, bo był, kurwa, byłem na chacie, no i wyszedłem sobie, kurwa, szedłem do fury. W bramie mnie, kurwa, zaskoczyli, zrobili mi przekopę, kurwa, wy żeście się zjawili, tyle tematu. Ta dwójka zrobiła ci przekopę. Uj, było i więcej. No dobra, ale ta dwójka, co mamy na celach, w tym uczestniczyli, tak? Tak, uczestniczyli, ale kurwa, jak to wyjdzie, że ja staliłem na nich z zupy! No i zajebiście. Wstawaj, Diamond. No. Ty to dno? Przecież ci mówiłem to cały czas, do chuja! Nie będziesz latał po komendzie z wolnymi rączkami, Diamond. Dobra, ale wyprowadź mnie z drugiej strony. Nie ma takiej opcji. No wyprowadź mnie z drugiej strony, co ty odpowiadasz? Ale tam nie ma do drugiego wyjścia. No jak nie ma drugiego wyjścia, znam całą komendę i nie świruj, kurwa! No co za kuta spierdolony? Słuchaj, jaja se robisz, kurwa, jaja se robisz? Nie, nie idę tam, kurwa. Słuchaj. Idziesz, Diamond, mnie nic nie pierdoli. Ruszaj się. Ale wiesz co, chujoza jesteś zwykła, naprawdę. Psujesz mi, kurwa, wszystko. Robisz to specjalnie, czy co? Nie wyjdę na ich oczach, kurwa, bo pomyślą, że się rozjebałem, rozumiesz? A ty jak macie inaczej wyprowadzić? No kurwa, tutaj w prawo i w lewo, no. Znam tą komendę całą jak własny rewir. Czepię dawać, no, prowadź. Nie tędy, wracasz się. Co ty pierdolisz? Wypuszczaj mnie tutaj! Wracaj się! Które ty? Liczę do trzy... No to wracaj się, chodź. Dobra, chodź tutaj. Dobra, zmykaj, Diamondzi. A, cóż tu jest, że on kurwa i takim powie, nie? Że ja strzeliłem z dupy. No nic, niech się dzieje, wola Boża. Szkoda, bo jak to wyjdzie, to no to znowu nikt nie będzie chciał ze mną grać, kurwa, nie? A tak sobie gdzieś tam po cichu strzelam z dupy do Olińskiego, to jakby ta rozgrywka dalej trwa i nikt nie ma prawa widzieć, że ja z dupy, kurwa, strzelam, bo nie ma na mnie dowodów. Jak taki policjant sobie zrobi jaja, bo ha, 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 to rozpierdoli po prostu komuś postać na serwerze, no. Gówno, straszna szamba może wyjść, kurwa, jak to naprawdę wyjdzie. Bo jak się te małolaty dowiedzą, to potem rozprowadzą to po całym getcie i kurwa, znowu będę miał ręce ucięte. Kurwa, stary, ten kawałek łapy tak, kurwa, nam siada, że od rana rucimy, kurwa, nie? Ten twój bratol to jest, kurwa, totalny kot, nie? O, co? Prawda? Łapa. Kurwa, łapa, duże tata. To łapa, łapa jest totalnym kozakiem, nie powiem, że nie. Ale, kurwa, panowie, mam inny temat do napięcia. Sorki, że was zmelanży wytrąciłem, więc widzę, że jest rano, pewnie drugi dzień lecicie, ale... Takie pojebane rzeczy zaczęły się dziać na mieście, kurwa. I chciałbym, kurwa, z wujom przemieniać temat na osobności. Bo, sorki, panowie, kurwa, no was za bardzo nie kojarzę, a wiem, że wuja jest... No, wychował się na Chamber, kurwa, ja poniekąd też i jakby... Może wyczułby, kurwa, o co mi chodzi. Tak, ale ogólnie tej... Bo wszyscy jesteśmy z Chamberlain, nie? Ty dzisiaj przekopał, kurwa, dostałeś. Tak? Słyszałeś o tym? No ty, mi przed chwilą coś... Byliśmy przy tym, nie? Wychodzimy z bloku, tu się drzenie. Co ty mówisz, kurwa, byliście przy tym? No, widzieliśmy, nie? Widzieliśmy, co widział. O kurwa mać. Co może jednak zagadam z wami wszystkimi, kurwa. Dobra, słuchajcie, krótka piła. Jakieś chuje zaczęły mi dzwonić pod mieszkanie cały czas, nie? No i kurwa, ja tam sobie, wiesz, usiedziałem się malem, piliśmy browara na kwadracie. I dzwoni mi tym dzwonkiem i dzwoni i potem pytają, że tam kurwa kogoś nie znam. Ja mówię, ja nie znam, mogę wypierdalać, stąd kurwa wchodzę z powrotem na ten kwadrat, nie? Wchodzę na ten kwadrat, no i dzwonią mi cały czas tym dzwonkiem. Ja mówię, kurwa, zapomniałem w ogóle, że miałem dziewiątkę przy sobie, kurwa, bo bym ich postraszył. W
wyłożę na ten kwadrat tych małolatów, bo takie małolaty były. Było ich tam chyba starych z 10. Zaciągnęli mnie do bramy i wyjebali mi przekopę niezłą, nie? Jeden nagrywał telefonu i mi coś mu się wymstało, że są ze Strawberry. Tylko że kurwa, słuchaj teraz tej akcji. Zjawił się tam Paweł, oni odjebali jakąś szaloninę. Zawinęli dwóch z tych, przy mnie nic nie znaleźli, mnie wypuścili. I generalnie kurwa widzę teraz tych małolatów, się kręcą po blokach. Jakby, kurwa, wy ich znacie? Kto to kurwa jest w ogóle? Bo... Słuchaj, oni są ze Strawberry, nie? Ten blok, co należy do Strawberry. No i oni się tam bujają, nie? Też ja są to z bloków, kurwa szczerze bardziej... powiem, że nie znam nikogo z tego Strawberry, kurwa. No, ja teraz patrzyłem, jeździłem jakieś po mieście. Jakieś młodziaki, kurwa. To oni nie dość, że stali na bloku, kurwa, przy Forum Drive, to jeszcze stali na bloku przy Chamber. I ich jest, kurwa, dosyć dużo. Pytanie, kurwa, było... Forum Drive to nie mają beef. Beef mają? Tak, oni mają w chuj dość beef z nim. To może ja pomyliłem typów, ale stało dosłownie dwóch tam kurwa takich identycznych jak tych, którzy dali mi dzisiaj przekopę. Ja nie wiem, o co to już kurwa chodzi. Spierdolili się do mnie kurwa za nic, tak mi się wydaje. Albo poszło o towar. Ale no nie wiem co, ten towar mógł też pójść kurwa. No i pytanie, takie kurwa wariaty, czy byście nie chcieli może mi kurwa pomóc w innej sprawie, ja bym wam zabecelował? Kurwa, chyba jak to wczoraj w giełbowe kule wpakowałem w ogóle. Co ty pierdolisz? Kurwa latał z tasakiem, kurwa. Ty giełbowa, weź kurwa, weź przychowuj bajerę. Schowaj. Ty się malu. Ty, a ty kurwa, co ty z nim robisz? Co? Co ty z nim robisz? To jest jebany snitch, kurwa. Jak to jebany snitch? Chuj ci, chuj. Jesteś pierdolo, you fucking snitch, man. Sklej tą dziurę. Teraz ja ci kurwa skleję tą dziurę. Słuchaj, nie wjebaliście mi się kurwa na kwadrat, mało co kurwa przypału nie miałem przed was. Kto ci się na kwadrat wjebał? No na rewir kurwa, przejęzyczyłem się, podskopaliście mnie pod blokiem kurwa za nic, co ja wam zrobiłem? Kto cię skopał? No jak to kto mnie skopał? Nagrywałeś mnie telefonem, ty kurwa. Mam nagranie? Nie mam nic nagranego. Kto ty kurwa jesteś cipką jebaną, pierdolonym snitchem i dzwonisz kurwa po psy, ty kurwa. W strańcu jebany. Dzwonię po psy z rękoma w górze kurwa, gdy jak do mnie celujecie z gnata. To jest stary, nie wiem jak oni się kurwa tam niby zjawili kurwa taką nagle z pizdy. Ale no, kurwa, może dlatego, że to jest kurwa pierdoloną parówą, jesteś snitchem. Snitchem jesteś. Tak i akurat kurwa w tą alejkę musieli zajechać, tak? Akurat w tą alejkę. Przez ciebie mi ziomków kurwa człowieku do pierdla wsadzili. Słuchaj, powiedz mi po pierwsze teraz czemu? Nagłówkę, kurwa. No to dobra kurwa, powiedz mi po pierwsze czemu? Czemu strzelałeś do mnie i do mojego ziomka? Kurwa, kiedy? Pomyśl, kurwa. No, a jeżeli to było, kurwa, z pół godziny temu, to chyba masz odpowiedź. Po pierwsze, daj mi dojść do słowa, kurwa. To, kurwa, po pierwsze, obrałeś zły target. Po drugie, będziesz miał przejebany, stary, za to. Dobra, spokojnie. Dobra, poczekaj, bo mi nie dojść do słowa. Mógłbym teraz, człowieku, teraz to ja bym... Ale sklej dziurę i daj mi powiedzieć cokolwiek. Naładować na dziurę, zaraz ci naładuję na dziurę. Bali mi się na rewir, opierdolili mnie z gnata. Kutas jebany mówi, że ja jakieś pały przysłałem, gdy kurwa miałem ręce w górze. Chuj mnie jebany nagrywał z tego telefonu, a trzeci mnie kurwa okradał. I on będzie mówił, że ja z dupy strzeliłem, bo pały akurat przyjechały. Kurwiszą.